Okej, okay, witam na drugiej części live'a. Miałam jakiś problem z nagrywaniem, bo mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Chyba. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, dajcie znać, czy granie jest za głośno. Tak, welcome. Tak, będziemy teraz bzykać. Aha, sobie machnęła ekran gry. Mogę jeszcze trochę ściszyć, nie wierzej. Skąd ty bierzesz takie gry? A przysyłają do mnie. Tak, więc... Właśnie pomyślałam, że ta gra będzie super zaczepista na live'y. Niestety jest to tylko na razie demo, ponieważ gra jest jeszcze w produkcji i jest na Kickstarterze, także zbierają twórcy nadal pieniądze na to, żeby ją wydać i właśnie chyba pod koniec 2019 ma się ukazać w całości. No i będziemy sterować właśnie owadami wszelkiej maści, czy to muchami, pszczołami, cholera wie czym, komarami. I mamy się uczyć jakieś właśnie rzeczy przydatnych dla robaków. I wszystko podobno na tych planszach można przesuwać, ruszać i tak dalej, więc dzieje się totalny chaos. Jest to taka platformówka trochę, także no. Także może być ciekawie. Jak mamy rozumieć demo z bzykania? Aha. Rozrywkowo. Dziękuję Soin Play za followka. Czyli można bugować grę z bugami. Tak. Dobra, także zobaczmy, co to jest w ogóle i z czym to się je, bo jeszcze tego nawet nie uruchamiałam. Okej, okay, mamy... tutorial. Krowy. Fridge delivery. Mines. A to wszystko jest dostępne już teraz? Bo w sumie nie wiem. Tower. I tutorial. No to może przejdziemy, zacznijmy od tutorialu, bo ja się w ogóle gram na padzie. Ale tym xboxowym. Bo skoro platformówka, to gram na padzie. I zobaczymy. Dobra. Tutorial. O czym... Anulej, tłumaczyłam już. Nie będę się powtarzać, bo już się nie chcę trochę. Kierujmy robakami. Jak mam się... Aha. Aha. Lol. Dzięki, Sharon, za followka. Dobra, na razie latamy. Gałką, tak po prostu. O, tym wczepiam się w coś. W jakiś kwadracik klockowy. W ogóle jak Minecraft to wygląda, nie? Czekaj no, robaku! Ono tu. Posunę to, czekajcie, posunę to! O! Możemy przejść tak. Czyli mówisz, że mąż wypoczywa. Tak, tak, dzisiaj się zmęczył na czas dęsie. Latasz jak po pięciu piwach. Oj tam, oj tam! A co to jest? Co to robi? Nie wiem, co to robi. Aha, może ja muszę... O, muszę to wciskać, żeby ona tak mocniej leciała z tym czymś do gór. Ej, dobra to jest. To będzie świetna gra, jak wyjdzie w całości. O, będziemy budzić muchy! Muchy, wstawać! Bzyk, bzyk. Chodźcie, będziemy bzykać. Bzyku, bzyku, bzyk! Wow! Zgniotłam parę much, ale nieważne. Ej, ja teraz wszystkimi steruję, wszystkimi czterema. Lol. Zajebista gra, no. Też mi się podoba. Kocham już to za zretardowaną muzykę. No. Uuu, wchodzimy do dziury. Ej, dobre to było. Continue. Słodkie muszki. Teraz będziemy posuwać krowy. Bierzemy się za krowy.
Ta gra jest od twórców Warlock Gu, bardzo podobna jest. No jest podobna, ale to chyba nie jest od twórców Gu. Tak mi się wydaje. Tu jest! Muszka! Patrzcie, jak ta krowa w ogóle podskakuje, lol. 2/10. 2/10! Aha. O, wychodek! Chwyćmy wychodek. Jest coś w wychodku. Jakiś koleś tu jest! Nie mam pytań w ogóle. Chwyć. Bzyk. W ogóle jaki uśmiech. Rozwaliłam mu wychodek. Ała. O, tu jest krowa. I tam jest mucha. Mucha, wstawaj! Musisz pomóc. Krowa! Yeah! Krowa raz. Chodzimy. Żul w toj toju. O, mega, po prostu. O, ej, tu są grzybki. Ale słodkie. O, tu jest kolejna mucha. No wstawaj, dom ci się wali, a ty śpisz, no. Gość tam kulturalnie na kibelku, a ty... No. Life is brutal. Coś czuję, że ta gra będzie wylęgarnią powiedzonek ani wyrywanych z kontekstu. Tak. O, kolejna mucha. I kolejna krowa. Czemu te krowy w ogóle nie chodzą na nogach, tylko jakoś tak... Dziwnie skaczą, what the fuck. Dobra, chodź krowo. Jo, lecimy. O, posuniemy gościa w wychodku. Ej, może go też wsadzimy do tej zagrody. Chodź gościu w wychodku. To jest twoje nowe miejsce. Ja nic nie chcę mówić, ale on leży tak bokiem i to wszystko mu się wylewa pewnie tam. O Boże. O nie, gra nie idzie płynnie. O. To szkoda. Zjuk. Mogę spróbować. A czekajcie. Jest tu coś. Aha, nie. Ciekawe, czy to coś da. Jak zmienię. Chyba nie, bo to samo było w tym, w Orim. Wydaje mi się, że będę musiała... No, nawet ja mam takie lekkie przycinki na tej grze. O, tu jest kolejna krowa. I lodówka, i pralka, i tu kolejna mucha śpi. Ja myślę, że ta gra ma trochę problemów z optymalizacją jeszcze. No bo wiecie, to jest demo, gra jeszcze nie wyszła, więc przypuszczam, że to też dlatego. Bo nawet mnie się przycina. Aj, no chwyćcie tą krowę. Juuu! Krowa waży więcej, a muchy niosą. Dobra, mamy piątą krowę. Zobaczmy... Aha, bo ta z tej... Ej, ale one tu wychodzą! Siedzieć tu, krowy. O, tu mamy kolejną krowę. Się ukrywa krowa, no. Ciekawe doznania w tym wypadku. Jak włączę, to nie wiem, czy to coś da. O, kolejny wychodek! A tamten sam gościu! Hello! Może toj zasłoń zagrodę, by te krowy nie turlały się. O, tu jest jakiś most. Więcej muchów! Więcej krówów! O Boże, ile tu krów! I jakaś lodówka. Lol. Ktoś tu ma mieszkanie w dziwnym miejscu.
No nie mogę zmieścić krowy przez drzwi. O, Jezus. Ej, bo mi krowy ucieka. No kurde, krowa, właś tam. No nie wierzę w to. Siedzieć tu, krowy. Boże, jak one mruczą w ogóle. Co ja gram? Nie wiem. Nie pytaj. O, mogę podnieść stół. Tu jest... O, tu jest kolejna mucha. Ja chcę dużo muchów. Chcę dużo muchów. Muchów chcę. I... O, tutaj też jest mucha. Co ty robisz na dachu? Dobra, lecimy po więcej krów. No, mogłabym tym tajtajem zasłonić wejście, ale to z drugiej strony też jest. Więc jakby z obydwu stron bym musiała tym tajtajem. Gdzie jest ta krowa ostatnia? Tu nie ma krowy. O my gybo, co się dzieje na tej planszy? Tu nie. Gdzie była ta krowa? Dobra, tu jest tojtojem zasłonięte, bym musiała tym drugim zasłonić, czekajcie. Dobra, chodźcie, bierzemy tojtoja. Jak rzuciłam tym? Nie! Tojtoj ma być tu, o. A wy, krowy, idziecie do środka. Dobra, i teraz tą krowę tutaj. Świetnie, idealnie. No gdzie wyskakujesz? No co za głupia krowa! Nie wierzę w to po prostu. Siedź tu na dupie! Nie jest moja krowa. Czekaj, tu była jeszcze, o. Krowo! Jej! No jest 10! No przecież jest 10! Poszukali mnie. Czemu nie ma 10? Nie w swoim żywiole, Damolka. Jak to jest być muchą? Bardzo przyjemnie. Muszę przyznać. W sumie gra się całkiem fajnie. Tylko nie wiem, czemu tej krowy nie zaliczyło. Ej, zbugowałam grę. Czy tu była jeszcze... Tu jest jeszcze jedna krowa! No co za krowa? Byłaś no stąd. O Boże. Gdzie te krowy wszystkie? No! I teraz? Czy mogę tu? Mogę tu. Świetnie. 8 minut mi to zajęło. Licznik is a lie. Chwilę nie było, a tu jakaś latająca krowa i Ania każąca jej siedzi na dupie. Lawinka przyszłaś w dobrym momencie. Częste mycie skraca życie. Skóra się ściera i człowiek umiera. Tak. Jak ty miotasz tymi krowami. Ha! Jestem dobra. Ania versus krowy. Cześć, Granio. O Boże. Krowy. Dobra, to teraz zajmiemy się lodówkami, jak widzę. Okej, dalej jesteśmy muchą. Wydaje mi się, że więcej robaków będzie w przyszłości. Wow. No, ta gra ma poważne problemy z płynnością. Ale i tak jest świetna. Ej, ja chcę tu wejść. No wpuśćcie mnie.
to wpuść. O, dobra. Co to jest? Travis, to dlatego, że nie było tej gry na liście. Niestety. No, pomysł bardzo fajny. No, taki śmiechowy. No, ja chcę tu przejść! Jedna mucha przelazła, druga nie może. Za grube jesteście. No, za bullshit. Dobra, muszę więcej much chyba. O, tu jest. Tu jest mucha. O mój Boże. Nie wiem, co ta mapa nawet pokazuje. O! Wow! To mi trochę przypomina ten... Jak to się nazywało? Z tymi ptakami. Angry Birds. Czekajcie, by mi ta mucha utknęła. Mucho, wyłaź. Ju! Tam jest kolejna mucha. No. O! Wpadłam gdzieś. Co za podziemie. Aha. Pływam. Czy muchy w ogóle pływają? I what the fuck, dlaczego w tym miejscu nie ma wody? Angry flies, no. Też miałem takie skojarzenie, jak zobaczyłem tą grę. Rozwalmy most. A, ja chcę rozwalić most. Destruction. Co tu jest? Boże, te drzwi takie ciężkie. Przecież miałam już więcej much. O, tu jest jakaś mucha. Ono mucha. Boże, dokąd ja zmierzam w ogóle? O, tu jest kolejna mucha. Teraz się obudziłam w jakimś domku. Aha, bo ja tutaj... Tutaj byłam. Te muchy są jakieś super hiper, że umieją pływać, no. Wyważają ścianę, rozwalił. Co ja robię ze swoim życiem? Nie wiem. Ania zastanawia się nad sensem życia, grając w symulator muchy. Tak. Ciekawe, o co tu chodzi. A mogę tam do góry? Nie. Przynajmniej nie tędy. O, wybiłam szybę chyba. Tu jest jakieś łóżko. Szafa. No, z całym impetem muchy. Aaa, ja tu muszę lodówkę przynieść w to miejsce. Kurde, gdzie ja straciłam wszystkie muchy? Hej, gdzie jesteście? No, muchy, chodźcie tu. Dobra, tu muszę przynieść lodówkę. O mój Boże. Tutaj jest jakiś aparat? Nie wiem, co to jest. Pralka? Twoje przemeblowanie w czyimś bloku? Kim jesteśmy, dokąd zmierz? Boże, tu też lodówka. Dobra. To czekajcie, bo te lodówki były tam gdzieś daleko. O, tu jest kolejna lodówka. O, tu jest mucha, kolejna, ała. Aha, tu jest ściana. O. Destruction. Dobra, tu jest lodówka. Chodźmy z lodówką. Ah.
Ona była gdzieś tam u góry. Do góry, do góry. Nie wiem, tu. Zmieszcza się z tą lodówką. Przez okno. O, Jezu. Kurde. O, dobra. Pralka to... No ja myślałam, że to jest aparat. Dobra, co tu trzeba? Boże, muchy! Rozwalacie wszystko. Tu nic nie trzeba na tym piętrze. Na tamtym piętrze jest pralka. Tu, przez okno. No, tu jest pralka. Jezu! Wszystkie muchy? Wszystkie chyba. O, mygie. Dobra, pralka. Pralka w ruch. A tu na dole coś było jeszcze. O, tu też jest pralka. No, ciskać to, ciskać to. Dobra. Dobra, stój. Stój, pralko. Muchy są tym raz. Wszyscy teraz hodują mrówki, a nie zapominajka będzie sobie hodowała muchy. Oglądalność podskoczy o 1000%. Oczywiście. Taki trochę house flipper. Tu postaw pralkę, tam lodówkę i jeszcze rozwal całą chatę, bo feng shui musi się zgadzać. No, coś w tym jest. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, co ja mam wziąć. Chociaż w sumie pewnie wszystko trzeba wziąć. Dobra, to obojętnie, co weźmiemy. A, tu mogę dołem. Dobra, to bierzemy kolejną pralkę w takim razie. O, a tu jest akurat lodówka potrzebna. No ale była jeszcze na pewno... O, na pewno gdzieś tutaj. Nie, łóżko mi zostawiło. Nie, tutaj nie. O, chyba oknem coś wyleciało, nieważne. Ja nie pamiętam... Nie, no tu była też lodówka. O, tu była pralka. Yeah! O, tu jest mucha! Smucha! Dobra. Tu jest pralka potrzebna. Dobra, polecimy górą. Au, cały dach rozwalę. Ale nieważne. Jak te muchy jeszcze żyją. To ta gra jest chora. Oj tam. Dobra, teraz bierzemy lodówkę. Jak zrobić to razem? Jak zrobić to razem? To jest jeszcze bardziej pocyckane niż Bad Dream gdzieś. Czekajcie, bo ja tu lodówkę też miałam dostarczyć. Halo, dostarczam lodówkę! Wpuśćcie mnie. O, tutaj. Dobrze. Świetnie, cudownie. Dobra, bierzemy kolejną lodówkę. Wow. Grałem przez chwilę młoci, ale wolę chyba twój live. Ojej, miło mi, dziękuję, Anulej. Czekajcie, gdzie ja z tą lodówką miałam iść? Nie, tu jest pralka. To zaraz oknem wyleci wszystko, jeśli w ogóle tu jest okno, ale nieważne. O, tu była lodówka potrzebna. No, zalicz się. Tylko wszystko mi tu przeszkadza. Muchy! Czy zaliczyło tą lodówkę? No kurde! Dobra. Lecimy po więcej. Tu jest pralka potrzebna. W tym przewróconym łóżku. Dobra, bierzemy pralkę. Pralka, pralka, pralka! Raz. Dwa. Trzy.
Tam, gdzie było przewrócone łóżko. O, tutaj. Hej, przed budynkiem z pralkami masz mapę. Tak, wiem, Laura, zauważyłam, że tam, gdzie czerwone, to jest pewnie niezaliczone, a tam, gdzie zielone, to już zaliczone. Tak, tylko nie jest narysowane tam, gdzie dokładnie pralka, a gdzie lodówka. Poza tym ja nie umiem korzystać z map, więc... Jeżeli rozwali ci się ściana w domu, to bądź pewien, że muchy dostarczyły ci lodówkę lub pralkę. Cześć, Salom. Tam przy składziku lodówek i pralek masz mapę. Tak wiem, Jotka. Tak wiem. Dobra, została nam jedna pralka i jedna lodówka. Czy uda się nam dostarczyć to, co konieczne? Dobra, polecimy w górę. Bruńmy! No, w swoich małych skrzydełkach. Jo! O, o, czekajcie. Tu nie było coś potrzebne? Chyba nie pamiętam. Nie, tutaj nie. Tutaj. Tu. I to dokładnie pralka. Okej. Okay. Dobra, chyba lepiej górą będzie. Ale fajna jest ta destrukcja świata. Chmuchy mają miny. Co dopiero musza przesyłka. Czemu na niebie są lampy? Bo to jest akademia. Tu chodzi o to, że to jest wszystko w zamkniętym pomieszczeniu niby, nie? Ej, no deski nie trzymaj. Tylko lodówkę. Lodówka. Na sam koniec, z tego co widziałam, to tylko tak tam nam brakuje. Też dziw, że muchy jeszcze żyją jak kruki, skoro nimi tak miotasz. No, dobrze, że są z gumy albo... cholera wie czego. Wow. Jej! Dostarczono lodówkę. Dziękujemy za muszą współpracę. Polecamy się na przyszłość. No nic, że rozwaliliśmy wam wszystkim domy i w ogóle... Nieważne. Gdzie była ta rura wydechowa? O nie! Przesunęła mi pralkę. No... God damn it, puść pralkę, mucho. No, co za mucha? No mucho! Tu jest rura. Sysać mnie. To, aha, to nie jest do sysania. Tu jest do sysania. No wsysywaj muchy! Boże. To muchy GMO. Mój Boże, ale trochę to zajęło. Ale aż mnie palce bolą od tego wciskania tych przycisków. Chyba wiemy, czemu jeszcze nie ma much jako kurierów. Powstaje zbyt duża destrukcja otoczenia. Dziękuję, Laura, dziękuję. Najpierw rozwalą, potem ktoś ich zatrudni w dostarczaniu pustaków. W życiu trzeba kombinować. Dobra, zobaczmy, jakie są kolejne plansze. Aha, następne jest Mines, potem jest Tower i już koniec. Dobra, to myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę i po przerwie po przerwie ogarniemy Mines. Będą jakieś świecące muchy chyba. Czy to rury do glutkowego świata? A kto wie? Może teraz są szczęśliwe w glutkowym świecie? Dobra. Tak, to wracamy za 5 minutek.